Dzięki powtarzającym się akcjom i apelom na adopcję zwierząt decyduje się nas coraz więcej. Jednak na ciepły dom i kochającą rodzinę mogą liczyć przeważnie te czworonogi, które swoje życie mają jeszcze przed sobą. Te starsze i schorowane zostają w schronisku do końca swoich dni, dlatego projekt Kanapa powstał specjalnie z myślą o nich. Jeszcze do niedawna nie było tutaj ani wybiegu z elementami do zabawy, ani przytulnej kociarni z drapakami. Warunki raciborskiego schroniska dzięki oddanym pracownikom, wolontariuszom i darczyńcom powoli, ale systematycznie ulegają poprawie. Teraz zaangażowana pani kierownik szczególną troską chce otoczyć porzuconych przez człowieka psich seniorów. Adopcje starszego pieska zdarzają się, ale nie jest to takie częste. Ważne dla nas jest, żebyśmy mu dali im to, co utracili, ciepło domu, które na starość szczególnie potrzebują. I z tego tytułu wynurzył się ten pomysł starość na kanapie. Każdy sobie życzy starość na kanapie. My ludzie chcemy być starzy na kanapie i piesie też chcą być starzy na kanapie. Dlatego dla tych, dla których schronisko na zawsze pozostanie domem, planowana jest całkowita przebudowa rozpadającej się hali, która z całym swoim wnętrzem dostosowana będzie do ich wieku, tak by godnie przeżyły swoją starość. Będą kanapy, będą fotele, będą legowiska, wolontariusze będą mogli tam wchodzić, wygłaskać, wyczesać. Oprócz tego z tych pomieszczeń będą mogły starsze pieski wychodzić na wybieg swój własny, gdzie też mogą się położyć na słoneczku w lato, ale w zimę chciałabym, żeby spędziły w ciepłym. Z tego tytułu, że dla mnie jest to jakąś porażką, jeżeli one w zimę odchodzą mi na zimnym betonie. Tak nie powinno być, tak nie powinno wyglądać żadna starość. I nasza, i zwierzęcia. Projekt Kanapa, który ma już swoją wizualizację, w zeszłym roku podczas tutejszej wizyty poznał już wstępnie prezydent miasta, który zadeklarował pomoc. Dwa dni temu na forum Rady Miasta sprawę przyspieszył Marek Rapnicki. Już 100 tysięcy zostało z sensem wydane w ostatnich latach na kociarnię. Ja ją widziałem, polecam każdemu, kto miał kiedykolwiek kota na kolanach, żeby zobaczył, jak te nieszczęśliwe przynoszone zwierzęta są tam traktowane, jakie mają warunki. I teraz chodzi o to, żeby dokonać tej drugiego skoku. I ja wiem, że jest życzliwość w pokoju prezydentów. I myślę, że w Radzie też jest przychylność. To nie są wielkie mecyje. To jest, ten pieniądz jest konkretny i niemały, ale wiedząc, jak pani Kęsicka kieruje tym schroniskiem, jestem pewien, że ta inwestycja jakby będzie dla nas wizytówką. Potrzeba około 200 tysięcy złotych, z czego połowę ma sfinansować miasto. Resztę mają pokryć przedsiębiorstwo komunalne oraz zorganizowane zbiórki. Tu prośba też do firm budowlanych o dobre rabaty dla nas. Będziemy potrzebowali materiał, żeby po prostu wiedzieli ludzie, że to idzie na dobry cel, że na nas mniej zarobić, tak? Można. Nie mówię, że nie zarobić, ale mniej zarobić. I tu po prostu potrzebuję mieszkańców, biznesmenów. Jeszcze raz apeluję o wspomaganie tego projektu. Jest to dobra rzecz. To jest rzecz, która naprawdę ulży tutaj tym najbardziej potrzebującym zwierzątkom. Nowa kanapowa hala ma też służyć oczekującym na adopcję szczeniakom. Powstanie tam dla nich izolatka oraz pokój dzienny. Remont ma się rozpocząć i zakończyć jeszcze w tym roku. Prosimy o każde możliwe wsparcie.